Poranek Radia TOK FM. Dzisiaj w dzienniku Gazeta Prawna pan redaktor Andrzej Talaga pisze tak. Z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej nie ma dużego znaczenia, który z kandydatów wygra. Różnią się bowiem ledwie detalami. Co pan na taką opinię? Myślę, że redaktor Talaga mógł mieć na myśli to, że Jarosław Kaczyński w swoim podsumowaniu części o polityce zagranicznej mówił rozsądnie, mówił mniej zaczepnie wobec zagranicy niż to miał w zwyczaju. Pytanie, czy to jest wiarygodne. I w tym sensie Bronisław Komorowski jako prezydent będzie korzystniejszy dla naszego kraju, gdyż on wystartuje z kredytem zaufania, bo nie będzie przypominania mu tego, co robił czy mówił w przeszłości. A Jarosław Kaczyński będzie musiał się dopiero uwiarygodnić, przekonać Europę, że się zmienił. Ale przez całą kampanię wyborczą Jarosław Kaczyński przekonywał nas, że jest niesłychanie wiarygodny właśnie w Europie. Tego nie potwierdzają komentarze prasowe, chociaż każdą ewolucję w bardziej realistycznym kierunku trzeba powitać. Powiedział coś, co gdyby powiedział Bronisław Komorowski, byłoby uznane za gafę, mianowicie jakoby wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego miały dopiero w przyszłości osiągnąć poziom ten szczytowy, który miały wojska radzieckie w Afganistanie. Tymczasem dawno już go osiągnęły. No ale powiedzmy, takie pomyłki się zdarzają. Mnie cieszy, że Jarosław Kaczyński bardziej realistycznie dzisiaj patrzy na politykę zagraniczną, chociaż nadal uważam, że największą gafą tych dwóch debat było jednak jego stwierdzenie o rozmawianiu z Moskwą na temat mniejszości polskiej na Białorusi. Tutaj Bronisław Komorowski strzał w dziesiątkę, kolejny mówiąc, pytając, jak my byśmy patrzyli, gdyby to kanclerz Merkel z prezydentem Medwiediewym rozmawiała o mniejszości niemieckiej w Polsce. Z Moskwą też rozmawiać trzeba na ten temat. Temu pan nie zaprzeczy. Oczywiście. I to, że poprzednio retoryka PiS polegała na takim wykrzykiwaniu na Rosję przez dziurkę od klucza i wykrzykiwaniu swojego bólu, swojego strachu przed Rosją i że to prezes Kaczyński próbuje przezwyciężyć, to ewolucja w słuszną stronę.